Magdalena Mek, Szemej z tej strony. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a w moim studiu wyjątkowi goście. Zacznę oczywiście od kobiety, bardzo mojej dobrej kumpeli z ławki szkolnej, można tak nazwać, Ania Furkałowska. Witam cię, Aniu. Cześć, prześliczna wiolonczelistka, która aktualnie uczy dzieci w pierwszym i drugim stopniu szkoły muzycznej w Opolu, ale również skończyła Akademię Muzyczną w Łodzi, gdzie tam też się rozwijała bardzo prężnie przez 4 lata? Przez 5 lat. Przez 5 tak. lat. No i tutaj też współpracuję bardzo prężnie z zespołem wszystkim wam dobrze znanym Xanax. No i właśnie nawiązując do mojego drugiego gościa, którym jest Gniewomir Tomczyk. Witam cię serdecznie. Pozdrawiam. Gniewomir z kolei pochodzi z Warszawy i jest perkusistą tego zespołu właśnie Xanax, a ta dwójka dzisiaj zasiadła u mnie z tego tytułu, dlatego że właśnie grają trasę Ciepło z Xanaxem, która już od niedawna krąży. Myślę, że nie jeden z was miał okazję jej posłuchać. No i pierwszy utwór, który chciałabym wam zaprezentować, to Golden Gniewomir Tomczyk. Gniewomir Tomczyk, Golden, utwór pochodzący z jego debiutanckiej płyty Event Horizon. Gniewomirze, powiedz mi, jak to się stało, że tak naprawdę zacząłeś grać na tej perkusji? Skąd ten bodziec do tego, aby zacząć grać na takim instrumencie? Bo wiem, że zaczęło się stosunkowo wcześnie, bo w wieku 13 lat już byłeś w szkole muzycznej, ale chyba jednak ten bodziec był o wiele wcześniej. Historia może być albo bardzo długa, albo bardzo krótka i w pigułce. Przejawiałem zawsze gdzieś tam jakieś artystyczne talenty i zawsze w ogóle chciałem być aktorem, tak naprawdę. Proszę. Ale trochę umiałem śpiewać i moja mama wysłała mnie do takiego zespołu wokalnego Gong, gdzie śpiewaliśmy trochę. A potem właśnie tata wpadł na pomysł, że może mnie do szkoły muzycznej dać i dostałem się na wszystkie instrumenty, znaczy dostałem się na instrument, na który nie chciałem zdawać, czyli na perkusję, a na wszystkie, które chciałem, się nie dostałem, więc przypadek tak naprawdę, ale później okazało się, że pani profesor Zebura, którą serdecznie pozdrawiam, zaraziła mnie bardzo muzyką, perkusją i tym rodzajem grania. Później też się pojawiły warsztaty w Puławach, gdzie poznałem Czarka Konrada, który zaraził mnie swoją osobowością totalnie tym instrumentem. Już byłem kupiony w całości tak naprawdę. W pierwszej gimnazjum wiedziałem, mówiłem pani z matematyki, że nie będę się uczył matematyki, bo będę perkusistą. Tak, ale nawiązałeś do warsztatów w Puławach. Ja też miałam niejednokrotnie na tych warsztatach więc być może się spotkaliśmy. Super. Ale właśnie, tak naprawdę wiesz, będąc w szkole muzycznej, uczysz się klasyki, skąd to twoje zamiłowanie do jazzu? No i też tutaj dużo elektroniki na twojej płycie się znajduje, więc jak się znalazło to wszystko w jednym? Tak naprawdę jazz był od zawsze i w podstawówce, gdzie chłopaki, koledzy chodzili w szelestach, w bluzach i słuchali polskiego rapu. Ja słuchałem Pata Metynego i Scofielda, za co po prostu byłem niezrozumiany zupełnie. To wszystko przez Bogu dzięki mojego taty, który właśnie jest fanem jazzu i w domu cały czas leciał jazz. Mam w domu dwa fronty, bo z jednej strony moja mama słucha klasyki i popuszcza w domu klasyka, z drugiej strony mój tata właśnie jazz, więc mam taki dwugłos bardzo przyjemny. Wow, czyli przyciągałeś i tym, totalnie. Dokładnie, tak. No to bardzo fajne wzorce. No i później co? Po tych wszystkich szkołach muzycznych jednak wybrałeś się na akademię. Akademię w Białymstoku, a później już w Poznaniu. Później tak, po drodze była Bednarska Wydział Jazzu i tam po edukacji u Krzysztofa Gradziuka po 3 latach właśnie dostałem się od razu na magisterkę jazzową w Poznaniu, bo w Białymstoku robiłem klasykę. No i właśnie tam też poznałeś jedną z wokalistek, która zagościła na twojej płycie i to też jest notabene moja koleżanka z warsztatów właśnie z Puław i z Żor, więc w ogóle tutaj się okazuje przy tej audycji, że mamy dużo wspólnego. A mowa oczywiście o Patrycji Ciska, która ma świetny wokal, świetną barwę. Dokładnie. I dzisiaj na tym line-upie moim w audycji Dobre Granie Ekstra z Mek również się znajdzie, a ja was zapraszam na kolejny utwór Gniewomira Tomczyka.
Gniewomirze, doskonale wiem o tym, że twoja płyta i praca nad tą płytą również przebiegała pod okiem Andrzeja Mikulskiego i również tak, przy współpracy. Dokładnie, więc większość kompozycji również jest jego, ale właśnie na płycie znajdziemy również Krzysię Górniak, Patrycję Ciska, wcześniej wspomnianą Piotra Szmita, Kuba Więcek, Zdzisława Kalinowskiego, Karola Kozłowskiego, czy też Mateusza Damięckiego. Mhm. Powiedz mi, jak udało ci się tych wszystkich ludzi zebrać i stworzyć coś tak fajnego? To było bardzo miłe, kiedy tak naprawdę niektórzy z tych artystów są moimi znajomymi i kontakt był łatwiejszy w naturalny sposób, ale najbardziej ucieszyło mnie to, że do osób, których nie znałem wcześniej, sama koncepcja i muzyka, wizja na tyle wystarczająco przemawiały, że nie musiałem długo namawiać tak naprawdę. Wysyłałem materiał i pytałem, czy możemy razem coś podziałać, i odpowiedź była dość szybko właśnie pozytywna i to było fajne, że to, co masz w głowie, przerzucasz w czyn i ten czyn jest brany przez innych artystów. A powiedz mi, jak długo trwała przygotowania do tego, aby już finalnie ta płyta znalazła się w twoich rękach i żebyś powiedział, tak, to jest to, już jest wszystko skończone i możemy wydawać. Ale mówisz o tej płycie Event Horizon, czy dokładnie ogólnie? Tak. Materiał na płytę Event Horizon powstawał dość długo, tak naprawdę to jest pierwsza płyta, czyli tak naprawdę zbiór wszystkich myśli, jakie były wcześniej, jakie towarzyszyły i za czasów szkolnych i późniejszych. Sam etap nagrań i produkcji trwał około 2-3 lat tak naprawdę, więc to było... No to całkiem sporo, ale w międzyczasie, jak sobie tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, wspominałeś o tym, że szykuje się kolejna płyta. Dokładnie. Czy już możesz coś mniej więcej o tym powiedzieć? Tak, płyta będzie miała tytuł Pieces of My Journey. Będzie to taki kolaż moich różnych sytuacji, emocji, wrażeń, doświadczeń i tym podobnych. Tak naprawdę na tą płytę zacząłem pracować już przy wydawaniu Event Horizon, bo natłok pomysłów w głowie nie daje spać i po prostu muszę gdzieś to spożytkować. Tak, więc... I czy na tej płycie znajdzie się Anna Furkołowska? Jest to pytanie bardzo jeszcze przedwczesne, ale zobaczymy. Na pewno będą nagrania, na pewno chciałbym jako bonus tracki dorzucić nagrania live'owe z koncertów do tej płyty, więc będzie to, płyta będzie składała się mniej więcej z 14 utworów studyjnych, zrobionych, wyprodukowanych, nagranych i do tego będzie jeszcze około 4-5 utworów live. Co do koncertów, dobrze, że o nich wspomniałeś, bo tak naprawdę też w międzyczasie rozmawialiśmy o tym, że traska już była z płyty Event Horizon, tak, ale też chciałam tutaj zaznaczyć, kiedy ty to wszystko zrobiłeś, bo z tego co wiem, masz 28 lat, a zdążyłeś... Jeszcze 7, proszę mnie nie postawić. 27, a zdążyłeś już zagrać na Open Air Festival, Orange Warsaw Festival, na Spring Breaku, na Audio Iver, moim ulubionym festiwalu, na męskim graniu, na Off Camera, na Tauront Nowa Muzyka, Szalone Dni Muzyki, Piknik Jazzowy nad Zalewem, Sandomierz by Jazz, The Greatest Escape w Brighton, Don't Panic, We're from Poland, We Are from Poland w Hamburgu. Jak ty tego dokonałeś? Powiedz mi, kiedy to się wszystko stało? Czy ty po prostu masz szczęście do ludzi, na których trafiasz i tak po prostu się dzieje, że jesteś wszędzie? Czy po prostu to zawdzięczasz swojej ciężkiej pracy i temu, że dążysz do celu, który sobie gdzieś tam założysz? Wbrew pozorom brzmi to może obszernie, ale w mojej opinii jest to jeszcze niewystarczająco i bardzo mało. Jeszcze mam bardzo dużo do zrobienia. Większość z tych festiwali, które wymieniłaś, tak naprawdę miałem przyjemność odwiedzić z zespołem Xanax, z którym współpracuję od kilku lat i to właśnie on występował na tych wszystkich prestiżowych koncertach, na festiwalach. A inne rzeczy, no... Trzeba tak naprawdę pracować i bardzo się cieszę, że gdzieś tam moja praca, determinacja i mój punkt widzenia sztuki jest odbierany pozytywnie i ludzie chcą tego słuchać tak naprawdę. A powiedz mi, skąd twoje zainteresowania kosmosem?
bo wiem, że to też jest gdzieś tam jakiś bardzo ważny, tak, bardzo ważny punkt w twoim życiu. Zdążyłam gdzieś tam parę razy przeczytać, że wielokrotnie o tym wspominasz. I nawet nawiązując do płyty Event Horizon, mówiłeś o tym, że kosmos jest dla ciebie bardzo ważną energią i bardzo ważną rzeczą w życiu. Tak, a czemu to tak naprawdę nie wiem, po prostu jest to dla mnie poziom abstraktu porównywalny do muzyki, do sztuki, więc jakoś zgrywam te dwie rzeczy. Kosmos jest piękny, jest obszerny, jest tak naprawdę romantyczny, nie patrząc na wykresy i te wszystkie rzeczy. Też kosmos bardzo, bardzo jest spójny dla mnie z muzyką elektroniczną, jakoś gdzieś te maszynowe odgłosy czy jakby sposób budowania frazy, produkowania muzyki, rytmów, jakoś gdzieś mi się to kojarzy luźno z jakby z tym, z tą przyszłością i z fantazją tak naprawdę. Ale muzyką elektroniczną tak naprawdę zainteresowałeś się po pewnym koncercie, na którym wybrałeś się z tatą, z tego co zdążyłam się dowiedzieć. Kurczę, co jeszcze wiesz? Wszystko o tobie wiem. Czy możesz przybliżyć, jak to się stało? Bo wiem, że zarejestrowałeś ten koncert, często do niego wracałeś i tak naprawdę od tego się zaczęło to, że zafascynowałeś się muzyką elektroniczną, której bardzo dużo jest w twojej pierwszej debiutanckiej płycie Event Horizon. Tak, tak. Był to koncert Giorgio Meyera, perkusisty ze Szwajcarii, który od długich lat jest w Stanach Zjednoczonych. I to była bardzo w sumie śmieszna historia, bo wcześniej byłem zatwardziałym jazzmenem, który twierdził, że tylko jazz akustyczny i tylko ci najwięksi jazzmeni, tylko to jest muzyka, którą warto zgłębiać. I kolega z drugiego stopnia szkoły muzycznej, który się rozchorował, powiedział, że nie chce, żeby się zmarnował bilet i wręczył mi go, powiedział, masz iść i koniec. Ja mówię, nie chcę, przecież to jest jakaś elektronika. Powinieneś być mu wdzięczny. Jestem mu bardzo wdzięczny i zawsze jak jestem w radiu, to Mateusz Osadowski, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie, Mateuszu. Dziękujemy, że dzięki tobie powstała tak świetna płyta i już teraz zapraszam was na kolejny utwór z tej płyty. Magdalena Mek krzemie po drugiej stronie, a w moim studiu wciąż goście Ania Furkałowska, do której już zaraz wracamy, i Gniewomir Tomczyk, którego cały czas możecie słuchać w tle. No i chciałam jeszcze tak na szybko tylko powiedzieć o twoich inspiracjach, wspomnieć, bo też wiem, że słuchasz Eryki Badu, która jest moją ulubioną z kolei gwiazdą, i słuchasz Buriala, którego bardzo lubię. Tak. Są to totalne dwa przestrzały. Eryka Badu tutaj bardziej soul, R&B, Biburia, wiadomo, to już taka mocniejsza elektronika. No ale tak naprawdę, co było takim twoim bodźcem do tego, aby nagrać tą płytę? Jakiej muzyki wtedy słuchałeś? Bardzo ciężkie pytanie tak naprawdę, bo ta płyta też jest zbiorem pewnej dużej ilości myśli. Na pewno muzyka jazzowa odcisnęła swoje piętno, muzyka elektroniczna, drum and bassowa. Muzyka ambientowa, dubowa, ten usług, który przed chwilą państwo mogliście usłyszeć, Mechanical Cats, właśnie jest w takim stylu dubowym troszkę, ale też z elementami jazzu, saksofonu i improwizującego, więc tak naprawdę staram się dobrać wszelkiego rodzaju środki elektroniczne i zalać to sosem jazzu. Fajnie powiedziane. A co do tych środków elektronicznych, to już chciałabym nawiązać do tego, że właśnie tak naprawdę Ania Furkałowska dzięki tobie dołączyła do składu Xanaxu. Dokładnie. I do tej trasy, którą mieliście okazję grać na przełomie marca i kwietnia. Aniu, powiedz mi, jak to się stało, że zgodziłaś się wziąć udział w tym projekcie? No i jakie są twoje odczucia współpracując z Klaudią Szafrańską, z Michałem Wasilewskim? Bo to jest duet dosyć rozpoznawalny na scenie alternatywnej w Polsce. No i ta muzyka w jakiś sposób porusza, ale elektronicznie, a ty jesteś bardzo dobrą wiolonczelistką. Jak ty się odnajdywałaś w takich klimatach? Zgadza się, jestem muzykiem klasycznym i z przyjemnością poznaję nowe gatunki i Gniewka poznałam właśnie przed tym, jak poznałam Xanax. I tak się stało, że wybrałam się na koncert do wytwórni w Łodzi, właśnie
na którym grał Xanax. I po koncercie powiedziałam, że no byłam zachwycona, po prostu kupiłam ich w 100%, ujęli mnie swoją twórczością i dźwiękami. I powiedziałam, że naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona, bo wcześniej nie znałam tego zespołu, przyznam szczerze. I powiedziałam, że fajnie by było kiedyś zagrać taką muzykę. I pojawił się Gniewomir. Pojawił się telefon od Gniewomira Tomczyka. Znaczy, to było dość śmieszne, jeżeli mogę się wtrącić, bo Ania wtedy po koncercie powiedziała, kurczę, tak trochę z niedowierzaniem. Oczywiście, że ale fajnie byłoby zagrać. I nie wiem, z kilka dni później dzwonię, mówię, słuchaj, chciałaś, to masz. No tak, i marzenia się spełniają. Im dłużej się afirmuje, tym w końcu cel zostaje osiągnięty. No i powiedzcie mi, może teraz Ania, bo już w sumie Gniewomir mi powiedział bardzo oddaję dużo. Powiedz mi, Ania, no jak twoje odczucia w stosunku do tego projektu, jak te koncerty, które graliście. Dzisiejszą audycję zaczęłam utworem Meltdown Live Session, w którym właśnie i Ania Furkałowska, i Gniewomir Tomczyk mają swój udział, grają tam i na wiolonczeli, i na perkusji. Powiedz mi, jakie twoje są odczucia, czy to jest docelowo też strona, w której byś się chciała rozwijać? Mhm. Ja jestem muzykiem jeszcze poszukującym tak naprawdę swojego miejsca w muzyce, w polskiej muzyce, no i po prostu poszukuję bardzo nowych dźwięków, czuję taką potrzebę. Oczywiście kształciłam się tutaj w szkole opolskiej, tutaj w klasie wiolonczeli jako muzyk klasyczny i tak samo skończyłam studia licencjackie i magisterskie na Akademii Muzycznej jako muzyk klasyczny. No i już w zasadzie na studiach zaczęłam mieć styczność z innym gatunkiem, z muzyką rozrywkową, a z muzyką elektroniczną to w zasadzie dopiero po studiach. Chociaż muzyka współczesna, którą również grywałam na Akademii, ale odbiegała od Xanaxu, ale była to muzyka, która wykorzystywała różne techniki wiolonczelowe. Bardzo mi pomogła w tym odnaleźć się właśnie w tym gatunku elektronicznym. Bo tutaj nie tylko liczy się piękna fraza, ale też pomysł na dźwięk, efekt. No i... Czyli tak naprawdę poruszasz swoją wyobraźnię do tego, aby gdzieś tam swoją cząstkę w tym projekcie uwzględnić i jakąś część siebie pokazać od innej strony, a nie tylko klasycznej. Ale też mieliśmy cię okazję zobaczyć i w projekcie z Marylą Rodowicz, tak, i mieliśmy cię okazję usłyszeć na festiwalu, na deskach Amfiteatru Opolskiego, przy festiwalu opolskim, gdzie miałaś okazję grać z największymi gwiazdami. No i w przerwie już też mogłaś mi zdradzić, że będziesz występowała na tegorocznym Sopot Festival. To jest też bardzo dużo, jak na osobę w tak młodym wieku. Tyle osiągnięć naraz, jest to naprawdę fenomenalne. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć po raz ponownie, że jesteś nauczycielką, więc kiedy ty to wszystko robisz? Czy 24 godziny doby ci starcza na to, aby to wszystko pogodzić? Ja bardzo lubię swoją pracę w szkole i pozdrawiam wszystkich moich uczniów bardzo serdecznie, bo wiem, że niektórzy słuchają tej audycji i ja dzisiaj za nich trzymałam kciuki, bo grali audycję taką naszą w sali koncertowej i poszło im bardzo dobrze, a teraz oni trzymają kciuki za mnie. Czasami zdarza się tak, że na przykład muszę przełożyć zajęcia, ale bardzo też dziękuję tutaj dyrekcji, że jest taka możliwość, bo po prostu jestem muzykiem aktywnym, wciąż gram koncerty, także to jest oczywiste, że nie tylko gra się w jednym miejscu, tylko trzeba podróżować, żyć trochę na walizkach. I też byłaś w Japonii i tam również miałaś okazję grać, bo to jest też bardzo ważny punkt twojego życia, do którego chciałabym się odnieść, bo to tak, też była dla ciebie ważna przygoda. Tak, bardzo ważna przygoda. Spędziłam w Japonii pół roku swojego życia. Bardzo interesuję się kulturą Dalekiego Wschodu i chętnie wracam też do Azji. Tylko sobie nazbieram na bilet, to po prostu sprawdzam, czy są tanie loty. I czy to jest w zasięgu? Oczywiście jest czasami, więc warto zaryzykować i polecieć. Ja oczywiście byłam w Japonii w pracy, także byłam też, no to był inny charakter tego wyjazdu. Dużo grałam też muzyki japońskiej, muzyki tradycyjnej, która jest bardzo piękna i ciekawa. A jeszcze nawiązując do Xanaxu i do tej współpracy, to bardzo ciekawych ludzi poznałam w tym zespole i myślę, że Klaudia zachwyca barwą swojego głosu, jest inspirującą osobą, a Michał Wasilewski, który jest drugą połową tego zespołu,
ma nieograniczoną wyobraźnię i jest to piękne, że ludzie mają potrzebę tworzenia i w taki sposób przekazują swoją wrażliwość i swoje pomysły. Co do muzyki, to właśnie teraz już zapraszam Was na kolejny utwór, a do rozmowy jeszcze powrócimy. Ania Furkałowska i Gniewomir Tomczyk ze mną już w studiu. Niestety nasza rozmowa dobiega już końca, no i chciałabym nawiązać do najbliższego koncertu, który będziecie wspólnie grali, i to, z tego co wiem, będzie Twój dyplom, Gniewomirze. Tak, będzie to dyplom 15 czerwca w Auli Nowej w Akademii w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich z całej Polski, nie tylko z Poznania, a później zagramy razem koncert w ramach Quality Jazz Live w Quality Studio w Warszawie 8 lipca. No to zapowiada się całkiem niezłe tournée. A czy Audio River w tym roku, Gniewomirze? Jako widz. Jako widz i słuchacz. Tak. Jako widz i słuchacz. Wiem, że Ania też ma jakieś plany. Ja będę na pewno. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam powodzenia. No i chciałam jeszcze dodać, że Ania Furkałowska, ta piękna wiolonczelistka, uzdolniona, dołożyła cegiełkę również do mojego autorskiego utworu Inny Wymiar, do którego miałam okazję również nagrać wideoklip. No i właśnie tym utworem chciałabym dzisiejszą audycję zakończyć i się z Wami pożegnać. Ja bardzo dziękuję, Aniu, za przybycie. Gniewomirze, również było mi niezmiernie miło Was gościć w studiu. I już teraz Inny Wymiar. Bardzo. Dobre granie ekstra.